Cześć ludziska, witajcie już w kolejnym poradniku. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak zmienić rozmiar Minecrafta w jakiś inny, większy lub mniejszy. Myślę, że ten poradnik nie będzie zbyt długi, a więc będę wam pokazywał dość go dokładnie. A więc tak, na początek wpisujemy w starcie procent updata procent. A i właśnie ten sposób działa bez Optifine'a, ponieważ rozmiar okienka w Minecrafcie możemy również zmniejszać lub powiększać w modzie o nazwie Optifine, który na pewno też również niedługo pokażę, jak go zainstalować. A więc już wam na początku mówię, że właśnie działa go, ten właśnie sposób działa bez Optifine'a. Dobra, wchodzimy w kropkę Minecraft na samym dole. Teraz szukamy pliku tekstowego o nazwie options. Tutaj widzicie to i go otwieracie. Teraz macie tutaj dość dużo takich ważnych informacji. Nas będzie tylko obchodziło ta rzecz. Override width, override height. Ponieważ reszta rzeczy, które tutaj są, to są rzeczy, które możecie ustawić już w samej grze, czyli w Minecrafcie, już w przywłączonej. Więc jedynie co nie da się ustawić, z tego co ja tutaj patrzyłem, mogę się oczywiście mylić, to są właśnie te dwie rzeczy, czyli wysokość bodajże i szerokość. No i tak, tutaj to już akurat możecie ustawić jak sobie tam chcecie. Jakiś tam słabszy komputer możecie ustawić, tak jak teraz, 800 pikseli na 600. Dla już takich mocniejszych to na przykład jest bodajże 1024 na 640. A już dla takich bardziej już mocniejszych to w HD, czyli 1280 na 720 pikseli. No a jeżeli chcecie Full HD, co prawda trzeba mieć duże monitory, bo przy małych monitorach, takich jak ja przynajmniej mam mały monitor, to znaczy może nie aż takie bardzo mały, ale mam 25 cali, to jeszcze zależy, ile dany monitor ma pikseli, to u mnie się niestety nie da HD, bo u mnie jest bodajże 1600, nie wiem, 80 na 1200 ileś pikseli, więc nie ma HD, a HD to musicie wpisać jak będziecie chcieli. Musicie wpisać 1000. Boże, czekajcie chwilkę. Musiałem coś sprawdzić. Musicie, więc jeszcze raz wam mówię. Musicie wpisać, żeby mieć Full HD. Musicie wpisać 1920. 1080 i wtedy będziecie mieli okienko w Full HD, ale ja wam polecam takich słabszych w HD, czyli 1280 na 720. I teraz tak, tu w tych to również możecie sobie ustawiać te resztę rzeczy. Ale ale myślę, że te resztę co możecie ustawić już w zwykłym Minecrafcie. Ja wam dzisiaj właśnie pokażę tą rzecz. No i w sumie tutaj już wszystko co tutaj ustawiliście. No i teraz po prostu naciskacie zamknij. Czyli naciskacie zamknij, wtedy zapisz lub naciskacie plik i zapisz.
No i jeszcze możecie sprawdzić, czy się zapisało. Zapisało. I to już możecie sobie zamknąć kropkę Minecraft. Otwieracie Minecrafta. Zalogowujecie się na. No, po prostu w witrynie Minecrafta. Ja tutaj mam jeszcze mod. O, jak widzicie, nasz ekran Minecraftowy się powiększył do Full HD. Co jest naprawdę bardzo dobrą rzeczą, bo na przykład jak chcecie użyć takich programów, jak ja na przykład użyłem tutaj taki program Sizer, to musicie po prostu musicie tam wpisać dokładną wartość tego okienka, ale to nie tego miejsca okienka, gdzie jest tylko wyświetlany Minecraft, tylko od całego już okna razem z tym obramowaniem, tym takim niebieskim albo innym. A więc to jest dość bardziej trudniejsze, bo musicie wiedzieć dokładnie, jaka to musi być wartość, żeby wyszło równo HD. Dlatego właśnie polecam ten sposób do nagrywania, bo to oczywiście od razu, kiedy już to nagrywacie, nagrywa wam to w jakości Full HD. Choć jeżeli chcecie już tak nagrywać na pełnym ekranie, to wam polecam raczej Optifine'a, bo tu niestety to tylko działa przy okienku, ale już nie na full screen, bo wtedy to akurat już powiększa się okno do rozmiaru waszego monitora. No i co? Jeszcze może wam. No tak, no to w sumie wszystko chyba już na dzisiaj. Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, komentarze polecane i łapki w górę. No i trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, do kolejnych filmów, pa pa.